Kto powinien bronić polskiej bramki i dlaczego? Uważam, że w tym sezonie Wojtek miał dużo bardzo dobrych spotkań. W Juventusie 17 spotkań i to on powinien bronić w tym meczu. Fabiański, ponieważ gra lepiej na przedpolu. Szczęsny, bo ma trudniejsze do wymówienia nazwisko dla obcokrajowców. Fabiański, dlatego że to są ostatnie jego mistrzostwa i to byłoby wspaniałe koronowanie jego kariery, prawda? 33 lata, ale z drugiej strony Nawałka ma, czuje miętę, powiedzmy, do Szczęsnego. Zawsze jakieś tam znajdzie okazję, żeby go wpuścić, tak? No, moim zdaniem powinien Szczęsny bronić. Dlaczego? No w tej chwili chyba jest w lepszej formie. Uważam, że powinien bronić Fabiański, ponieważ ostatnio więcej grał i uważam, że jest w zdecydowanie lepszej formie, a na pewno lepiej broni karne. Uważam, że Szczęsny, bo on gra dla Juventusa. Dobrze grał w tym sezonie, może nie grał bardzo dużo, ale jednak dużo grał, więc myślę, że on też jest młody, więc na przyszłość to jest lepiej. Po tym akcencie coś domyślam się, że nie mieszkasz w Polsce. Mieszkam w Polsce, ale od 4 lata. Jestem cudzym Polakiem. Skąd? Więc dlatego. Jestem fanem zawsze Fabiańskiego ze względu na sentyment związany z Legią Warszawa. Dlatego uważam, że Fabiański. O tym decyduje nasz trener Adam Nawałka. Jestem przekonany, że podejmie dobrą decyzję. Widzi więcej, widzi tych piłkarzy na co dzień. My możemy tylko spekulować.